Hejka, moi kochani, witam Was w środę, najbardziej zakręconym dniu tygodnia, jaki ja mam. W środę zawsze jest po pierwsze angielski, także przywiozę za chwilę Filipa i przywiozę Emilię. Filip ma angielski, więc go znowu zawiozę. To jest w sumie przepakowanie plecaka. I odwożę go za godzinę, jadę po niego, potem Emilia idzie na akrobatykę, więc muszę ją odprowadzić, przyprowadzić. A ja sobie jeszcze dzisiaj byłam na paznokciach. Ale zanim paznokcie, to powiem Wam, że kiepści się pogoda. Mąż mi mówił, że koło 17 ma dzisiaj padać, także słabo. Myśmy wczoraj z Emilią miały ładny dzień, mimo tego, że wiało, bo naprawdę wiało, byliśmy w parku, także wrzucę Wam też ten park. Przesadzałyśmy też kwiatki, ratowałyśmy kwiatki jeszcze i też poprzesadzałam to je. Wiecie, jak się zacznie, jak zrobicie jeden, a to może jeszcze, jak już mam cały ten kram, no i tak 15, nie? To też Wam wrzucę właśnie z tego namiotu. Słuchajcie, w taki dzień jak dziś, kiedy tak wieje, nie wiem, czy to będzie widać, ale pewnie będzie słychać, że mało głowy na mnie urwie. O, no, uwierzcie nam. Że mamy super schronienie, nie, Emilka? No. Namiot! Namiot, tak. Co będziemy robić? Będziemy przesadzać, tak? Zobaczcie, jaki jest ten cudny. On się tak teraz rozleciał, bo był na oknie i go podtrzymywało. Ale uwierzcie mi, jest... A tfu, 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 jaki on jest. Także pasowałoby go przesadzić do innej doniczki, bo ta taka brzydka jest, nie? Ale żeby nic nie kupować, to będziemy się ratować tym, co mamy. Tu... Też bidnie, bidnie. I coś tu jeszcze grzybowego jest. O. Także też poprzesadzamy, poratujemy troszeczkę te biedulki, nie? No i nasze szable też. Języki teściowej, tak? No, właśnie to jest język teściowej, Emila. Także my zabieramy się, tutaj mamy perlit. Tam jest ziemia. I ogarniamy. I takie doniczki, bo właśnie do takich małych przesadzę te, żeby troszeczkę poszły w korzeń. I żeby to fajnie wyglądało. Także dobra, zabieramy się do roboty, Emila. Do tego, słuchajcie, stała się rzecz straszna. Nie wiem, uchwyciłam to, ale myślałam, że zupełnie inaczej się to zakończy. Uciekł nam ptaszek, uciekła nam jedna papuga i to jest jeszcze ta papuga, którą... ta się odzywa. Którą przyniosłam. Pamiętacie, że ja jedną papugę dostałam od pani, która... Widziała u siebie na balustradzie, zadzwoniła do mnie, bo widziała, że mam papugę, no i ja tam tą papugę przygarnęłam. I słuchajcie, wrzucę Wam, jak ona właśnie nam wczoraj uciekła, bo niestety nie ma jej. Cicho, nie podchodź, bo ucieknie. Czy Wy to widzicie? Tak, i co teraz? Ej, ona chce tam wejść. No, jak wyszłaś? Zwaliłaś ten pojemnik? Brian? Nawiała nam papuga. Mógłbyś? Patrzcie, ona w ogóle nie chce uciec. Zobacz, Emila. Nie, nie, nie tędy, kochanie, tu. Widzisz, zwaliła ten. Ty nie wchodź tu, Fidek, bo ty ją zjesz. Zwaliła od jedzenia, wiesz? I przez tą dziurę wyszła. Ale ty jesteś mądra i ty chyba tak uciekłaś właścicielowi. Fidusiu, nie wolno. Patrz, Brian, ona jest po prostu po drugiej stronie i ona nie chce wcale uciec. Patrz. O, dzień dobry.
No i, ej, Fido, bo ją wystraszysz. Ej, jak my ją teraz złapiemy? Wiesz co, od poidełka jest tu wyjęte, o. Fidek. Ej, spróbujesz mnie złapać? Masakra. Dokładnie, tak? Nasza papuga nawiała gdzieś tam i siedzi. Ej, masakra, jak ją teraz? Ona tu przyleci, ona na pewno przyleci do tamtej. Ja cię sunę. Co teraz? Przecież ona zamarznie tam w zimie. Ja ją widzę. Wiecie co, chodźmy stąd, to może tu przyjdzie. Masakra. Słuchajcie, minęła już przeszło godzina, nie ma ptaszka. Specjalnie nie chowałam tej papugi jednej. Myśląc, że po prostu ją nawoła, tą drugą. Myślę, że jeszcze tak z godzinkę, nie jest jeszcze tak zimno, to ta papuga tutaj pobędzie. I nie wiem, może tamta jeszcze przyleci. Straciłam ją z oczu. No i nie wiem, gdzie jest. Ale jeszcze się tak trochę łudzę, że jeszcze przyleci właśnie przez nawoływanie tej zielonej. Kurde, szkoda trochę. Ale z drugiej strony po prostu wybrała wolność. Nikt jej nie otworzył, sama sobie otworzyła. I sama rozpostarła skrzydła i poleciała. Słuchajcie, uciekła. Ona jak przed Brian, że ją złapie, tamta się odzywa, słyszycie, jest jedna. Jak ją Brian próbuje, ja myślałam, że ją złapie, bo ona chodziła tam, widzieliście, po tej klatce. Ja zaraz skupię, ale to jest tak, to jest akcja, jest reakcja. Więc ja wtedy nie myślałam racjonalnie, ja chciałam ją wsadzić z powrotem do tej klatki. Ja zamiast wziąć tą klatkę, jak ona się trzymała, teraz tak mówię, i wnieść ją do domu, i w domu byśmy ją złapali bez problemu, no to nie, wołałam Briana. Ja po prostu ja byłam zaskoczona. Byłam w szoku, że ona w ogóle umiała wyjść. Ona zrzucała już te poidełka niejednokrotnie. Znaczy, no ja nie wiedziałam, że to jest ona, tylko myślałam, że jedna z nich, bo nigdy nie przełapałam. Ale nie wychodziła z tego, bo to można jest po prostu głową gdzieś tam zahaczy podczas jedzenia czy picia i zrzuci ten plastik, przez który się właśnie dosypuje tego jedzenia. I ona właśnie najwidoczniej tak to zrobiła, bo było otwarte, sami widzieliście. No i Brianowi niestety, ona poleciała, ja tego nie złapałam, ale ona po prostu odfrunęła, była u sąsiada, ja dzwoniłam do sąsiadki Kasi, że u niej jest, no ale zanim Kasia, zresztą i tak byśmy po drzewach nie chodziła, ona była bardzo wysoko na drzewie, więc no, niestety wybrała wolność. Słuchajcie, może ona miała być na wolności, ja ją chcąc nie chcąc zatrzymałam, bo ona była wtedy u tej pani na balustradzie, to latała sobie, może ona chciała po prostu być wolna, nie wiem. W każdym bądź razie, no była z nami, ja wiem, z półtorej miesiąca. Musiałam popatrzeć w filmach, bo tam było, jak ją przygarnęłam, także mamy jedną papugę. Muszę jeszcze przeczytać, bo widzę, że są szczepienia przeciw wściekliźnie i muszę z Fidolfem iść. Fidolf, bo tobie się gdzieś tam kończy, on się tutaj gdzieś kręci koło mnie. I muszę go zaszczepić, wy chyba też szczepicie swoje pieski, mam taką nadzieję. Nasz się w ogóle pochorował, słuchajcie, przez dwie noce go oczyściło, nie wiem, co mu się działo, w każdym razie nie jadł i potem on był żywy, cały czas nic mu się nie działo, mi się zdaje, że on coś zjadł gdzieś, wiecie, chodzą koty, może coś przyniosły, może coś, nie wiem, w każdym bądź razie zjadł, teraz już jest wszystko ok, ma się dobrze. Słuchajcie, zobaczę, czy mi się nagrywa i przychodzę pokazać wam, jakie buty kupiłam. Tak jak mówię, byłam na paznokciach, moje paznokcie, nie wiem, czy tam będziecie coś widzieć. Może nie zapomnę i wstawię wam zdjęcie. Przepiękne wrzosy, jest błyskotka, no bardzo, bardzo ładne, tak. I kupiłam sobie buty takie na teraz, w zasadzie powiem wam, że ja tak mówię, że na teraz, a w zeszłym roku pokazywałam wam identyczne, tylko zielone. Te są takie ciałowe, kawa z mlekiem, 89 zł, także niedużo. O, tutaj mają taką przypinkę, odsuwane na zamek, także bardzo wygodnie się wkłada. Tu jest coś a la guma. Tu. One są takie zamszowe. I ja miałam identyczne, też pamiętam, jak wam pokazywałam, też gdzieś taką porą kupowałam ciemno zgnitą zieleń i one są bardzo, bardzo wygodne przez to, że są właśnie na tej, na tym kwadratowym obcasie. Przewygodne, jak w Adidasach. Ja w ogóle cały czas popielałam teraz w Adidasach i zachciało mi się właśnie takich botków. Wzięłam sobie jasne, nie mam jasnych butów. Mam szczotkę do tego, żeby ją czyścić, je czyścić, bo to jest ten zamszniwy. I mam nadzieję, że nie będą się aż tak brudzić. Chociaż słuchajcie, nie oszukujmy się, nie?
gdzie ja chodzę, z auta do sklepu, ze sklepu do auta i wszędzie tym autem. Oprócz tego byłam jeszcze w Hebe. Słuchajcie, z racji tego, że mam mocno przyklepnięte te włosy, ja staram się je odżywić, jak wiecie, myję balsamem, potem szamponem, potem znowu balsamem, to się jakoś tam pięknie, ładnie nazywa. O, moczy jakoś tam, nie wiem, w każdym razie teraz tak robię. Sprawdza mi się to, bo są przynajmniej od głowy bardziej nawilżone, bo końcówki i tak będą do ścięcia. Ja w ogóle w tym tygodniu jeszcze mam fryzjera, także pojechałam na całego, kupiłam sobie buty, robiłam paznokcie. Byłam na poprawie brwi, w sensie na dopigmentowaniu brwi. Czy bolało? Nie, tak samo jak tamten raz, słuchajcie, mnie nie boli. Ja mówię, ja mam tatuaże i takie rzeczy mnie nie bolą, ale wiem, że piszecie, że kogoś tam bolało, kogoś bolało. Jedna brew, druga nie bolała. Także no to chodzi chyba o wytrzymałość na ból. Mnie totalnie nic nie boli, to nie jest żaden ból. Druga sprawa to, one mi się bardzo, bardzo wypłukały, wymyły, ja nie wiem jak to nazwać. I tutaj Agnieszka ze Strefy Pozytywnej Energii pisała mi, że u niej właśnie się to w ogóle ten pigment nie utrzymuje. Także nie wiem, pani też była zaskoczona, która mi robiła, że aż tak zeszło. Teraz zrobiliśmy ciemniejsze, bo pamiętajcie, że to naprawdę zjaśnieje. Także zobaczymy, czy u mnie się będą te brwi trzymały. Miejmy nadzieję, że tak, bo mi się podoba. Przyzwyczaiłam się już do tego, że nagle mam brwi. A jakie to jest wygodne, słuchajcie, że nic sobie nie musicie malować. A jak fajnie się teraz wyrywa, bo wszystko linie widać, gdzie dokąd. Dobra, ale się nagadałam, słuchajcie. Co tu mam przed sobą? Peeling do skóry głowy. Nie wiem, nigdy tego nie miałam. To jest Only Bio of the Day Hair. Pani mi powiedziała, wiecie co, to jest 98% składników pochodzenia naturalnego. Węgiel aktywny dzięki swoim właściwościom absorbującym usuwa bakterie, toksyny i sebum. Pomaga uregulować pracę gruczołów łojowych. Naturalne drobiny złuszczające, pozwalające usunąć ze skóry głowy martwy na skórę, postylizacyjne nadbudowy i pozostałości oraz zanieczyszczenia. I ona mi to powiedziała, że ja mam to robić maksymalnie 2 razy, a najlepiej raz w tygodniu. Słuchajcie, peeling do skóry głowy odblokowuje mieszki włosowe i unosi włosy od nasady. Dokładnie i skutecznie usuwa nadbudowę, zanieczyszczenia sebum i pozostałości po stylizacji. Także, jeśli robicie sobie, to dajcie znać, czy widać efekty. Ja kupiłam coś takiego i będę to testować. Pokazałam Wam jak zwykle pudełko. Ja to jestem trąba jerychońska i wiecznie machnę Wam jakimś pudełkiem, a potem nikt nic nie wie. Jak to wygląda? Sama nie wiem. Taka tubeczka. Tak to wygląda. Oczywiście cena coś koło 29 zł, 24 zł. Hebe. I wzięłam sobie jeszcze coś takiego, czyli Aven Pack It Up, czyli mgiełka unosząca włosy u nasady. Mgiełka unosząca włosy, ja jak zacznę to wszystko podnosić, tak teraz będę tak, nie? Violetta Villa wtedy mi, albo jeszcze nie wiem kto. Także, no, jak dowalę teraz to, ale idę i podetnę je. Mówię Wam, że końcówki mam, takie siano się mi zrobiło. Także nie, jak już coś tam dłuższego, to wyrównam. Nie, że zetnę je całkiem spokojnie. Choć ja miałam bardzo krótkie włosy, słuchajcie, jak się urodził Brian. I jeszcze miałam rudę, takie pasemka rudy i blondu trochę, 2 odcienie rudego. Mąż mi robił, słuchajcie, genialnie wyglądałam. Krótkie, całkiem na chłopaka miałam. Czy no aż nie takie krótkie, żeby były przylizane, bo mi tam zawsze ja musiałam coś ułożyć. Ale mąż mi robił wtedy pasemka, słuchajcie, wyglądali. Genialnie wyglądałam. A dlaczego to pamiętam? Bo to było tuż przed chrzcinami, także czysta komedia. I co to ma robić? Anka ślepo jak mało kto. Reaktywujący skręt włosów kręconych. Ja nie chcę kręconych. Zachwyca naturalnym pięknym. Nasza mgiełka skutecznie niweluje puszenie, definiuje i utrzymuje skręt. Ej, ale to nie miało być do skrętu. Ta pani też mówiła, że nie, dobra, może nie będzie do skrętu. Ja tutaj mam nadzieję, że to nie będzie do skrętu. To mam je podnosić. Wiecie co, fryzjerka moja Ewa też widziałam, że psikała mi te włosy zanim mi ułożyła i też były podniesione. Bo zazwyczaj to tą piankę do włosów, nie, cyk-cyk i coś tam podniosła do tego skalpu, bo tak to normalnie ulizaj w pierwszej klasy. Słuchajcie, przyjechałam, jest 1:15 po już i muszę pędzić po Emilkę, no i po tego Filipa. Tak mi się chciało kawy, że jechałam i marzyłam o tym,
I oczywiście, coś wam powiem jeszcze. Sorry, to proszę jeszcze nie. Jadłam bułę przez drogę. Jakie to jest dobre, jak jestem głodna. Coś takiego. Ja wiem, to jest nic, pewnie zaraz powiecie, że nic zdrowego. Ale jakie to było dobre, bo to są te pomidory, cebula, papryka. Kurde, jedna i dorsza. Mam dwie. Ale, wystarczy. Co wzięłam? Wzięłam pasatę jeszcze, jakieś pierniczki, które by były do kawy, tak na szybkiego. Oliwki. No, oliwki muszą być, słuchajcie, muszą być choćby takie tyci, ale muszą być. O, i właśnie, coś, co nasplanowałam, bo w ostatnim filmie mówiłam wam, że mam ochotę i nie wiedziałam, że nie mam. I serdecznie wam to polecam. To jest pokrzywa z mango z Liptona, przepyszna herbata. O, tak to wygląda. Słuchajcie, rewelacyjne. To kosztuje przed piątką 4 z groszami. O ile dobrze pamiętam, na pewno dobrze pamiętam, bo wiem, że nie dawałam 5 zł za to. Kiedyś tam, a teraz wiecie, wszystko poszło do góry. Więc herbato, gdzie jesteś? Czy ja znowu dostałam cię? Nie, nie dostałaś. 4,69, dobrze mówiłam. Także, ale na pewno się zakochacie, to jest 20 torebek. Obiecuję, że się z nią polubicie. Przepyszna i jak pięknie pachnie. Uwielbiam. Słuchajcie, chyba przesadziłam wczoraj z tym sprzątaniem jeszcze o 20. Słuchajcie, po 20. Odkurzałam u Emilii. Dzisiaj się tak źle czuję. Pewnie po mnie widać, ale oprócz tego jeszcze, nie wiem, czwarty dzień wstaję i mam opuchniętą prawą rękę. Nie wiem, o co chodzi. Muszę zadzwonić do mojej pani doktor. Jest opuchnięta i nie mogę jej zgiąć. I na pewno na niej nie śpię, bo ja myślałam pierwszego dnia, że po prostu gdzieś tam będzie pod poduszką i że mi zdrętwiała, ale nie. I to już jest czwarty dzień, jak to jest prawa ręka, nie wiem o co kałam. W każdym bądź razie to nie jest nic miłego i ta 40 to mi nie służy, słuchajcie, nie służy totalnie. Wzięłam też wiodące, teraz jest na przecenie konferencja, gruszki. Wzięłam 3. Słuchajcie, te gruszki przypominają mi sad moich dziadków. Tam, jakie były gruszki i to one mogły właśnie sobie leżeć, tak jak się pozbierało trochę tych gruszek do skrzynek, bo tam jeździliśmy nawet, jak już nie było dziadków, to one sobie mogły leżeć i leżeć u mnie, rodzice właśnie takie układali w takich skrzynkach i to było coś fantastycznego. Nie pachnie, no. Ciekawe, jak będę gryźć. No teraz już przy Was nie będę gryźć. Ale to było takie obłędne, że mam nadzieję właśnie, że mi przypomną ten dom dziadków, to całe dzieciństwo, to jak się siedziało na progu starego, drewnianego domu. Ja w ogóle pierwszy dom, jaki miałam, bo to jest drugi dom, to mieliśmy właśnie stary, drewniany dom, który odrestaurowaliśmy, odnowiliśmy z mężem praktycznie wszystko sami. Tylko tyle, że po prostu był za mały. No i moje takie, wiecie co, jak aspiracje, nie wiem jak to powiedzieć, takie moje ego ciągle mówiło mi, brat miał nowy dom, siostra miała nowy dom i mi się chciało czegoś nowego, chciałam im dorównać, o tak wam powiem. Zazdrościłam im pewnie, ja jestem zwykłym człowiekiem, więc u mnie zazdrość mnie motywuje, pcha do przodu, więc to nie jest tak, że o, życzę im źle, żeby im się tam coś stało, tylko że ja też chcę mieć to coś, kto coś ma. Ja robię po prostu, to jest taki motywator. Anka, idź do przodu i ty też możesz, o takie coś. Także ja ten stary drewniany dom po prostu sprzedaliśmy, Państwo kupili i kupiliśmy ten, dołożyliśmy kupę kasy, wsadziliśmy w niego kupę kasy i uwielbiam go. Słuchajcie, uwielbiam ten dom, aczkolwiek wiem, że na starość to dwie rodziny to raczej tu nie. Zresztą ja jestem zawsze, słuchajcie, za tym, żeby młodzi byli sami, żeby mieszkali sami, żeby choćby na wynajmie, żeby się właśnie. Filuś, ty już robisz czwarte kółko, czy ty musisz wyjść? Ja cię wypuszczę go chyba jeszcze. Chodź, bo ty jednak byłeś sam pół dnia i ty chyba chcesz iść na pole. No to leć. No leć. Dobra, poszedł. Przeleci się jeszcze. No i co? Nie wiem, co mówiłam, ale w każdym razie pamiętacie, no dla mnie jest takie coś, że ja też chciałam, kupiliśmy ten dom i właśnie mówię, że na starość to chciałabym jednak coś mniejszego, takiego małego, żeby, wiecie, sypialnia, tak jak tu łączone i jeszcze tam jeden pokój, że jak przyjadą dzieci, to jakby chciały któreś przenocować, czy jakąś wnuczkę gdzieś tam, wiem, odbiegam trochę, ale to już jest 40 lat, słuchajcie, minęła 40, to trzeba myśleć o takich sprawach i ja będę chciała ten dom zostawić któremuś tam z dzieci, a jest ich troje, więc i na starość taki jakiś mały domeczek,
bez schodów na górę, bo teraz jak miałam dom bez schodów na górę, to chciałam ze schodami. No i teraz mam ze schodami. I tak wiem, że na starość to te schody to my podziękujemy, bo będziemy skrzypieć z moim mężem jak te stare schody. Także, znaczy no nie stare, bo my mamy piękne drewniane schody, ale drewniane schody, słuchajcie, w nocy też nie da tak cichusieńko zejść, bo zawsze coś tam skrzypnie. Zresztą tak jak teraz, jak układają te panele, nie? To tak układają, że pies idzie i słychać, nie? Także powiem Wam tyle, że marzy mi się taki malutki dom na starość i znając moje cholerne ego, moje upór życiowy, to ja do tego po prostu doprowadzę, że ja będę miała taki malutki domek gdzieś tam na Wigwizdzie, taki, żeby dużo nie sprzątać, a jednak mieć i te swoje podwórko, jakieś tam te dwie kurki, wiecie, to na stałe, żeby mi nie odwaliło z nudów, nie? To sobie kupię, no, kozę, nie? A co? Może być tylko... Nie, koza beczy. To nie do mnie. Nie. To już nie. Coś innego. Ale kury to przynajmniej jajo będę mieć, nie? Dobra, bredzę. Idę po te dzieci, bo się nie wyrobię. Zobaczymy się za chwilę i pokażę Wam dwie bransoletki, jakie sobie jeszcze kupiłam. Słuchajcie, to jest to, jak się zna swoje dzieci. Wzięłam trzy kolory z tych Skittlesów i byłam pewna, że ten właśnie Filip, ten właśnie Emilia, ten właśnie Brian. I oczywiście nie pomyliłam się. Także, no, fajnie. A teraz w ogóle Biedronce, jak właśnie szczyt, to tam... 99 groszy albo złote 19. W każdym razie chciałam się po prostu zabawić, tak? Chciałam sprawdzić moje dzieci i moją umiejętność zgadywania, które weźmie, które nie pomyliłam się. Także brawo ja. Słuchajcie, chciałam Wam, bo wróciłam, byłam, odwiozłam Filipa, chciałam Wam pokazać te buty. I tak to wygląda. O, myślę, że całkiem spoko. Podwinęłam sobie nogawki spodni. Przewygodne są. Także tak, tu nie mam nic nowego, kurtka ze szmateksu, ona nie wiem, z jakiejś firmy, w ogóle to powiem Wam, gdzie ta głowa, to powiem Wam, że dzisiaj byłam w Reserve, byłam w House'ie i powiem Wam, że tam jest bardzo dużo tych ciuchów, które Wam pokazuję ze szmateksu, także no, nie jest tak źle, ja kurtka za 5 zł, i ona też, za chwilę sobie zerknę, z jakiej firmy jest, bo ona też jest z jakiejś tam. No i co, moja, no, naklejki dalej, Emilia ciągle nakleja. Moja torebka z Guessa, bluzka ze szmateksu, pies, hej, York, mój York. A, i od razu Wam pokażę te koszyki, które kupiłam ostatnio w Pepco, tak wyglądają. Ja coraz więcej domów widzę, pokazuję, no ale dobra. Nacieszcie oko. Tu jest ta komoda, w której mają wszyscy swoją szufladę. Widzicie, jest ich 6. Także na samym dole jest moja. Emily są 2. Tu jest Diana, Filipa i męża. Jakby to kogoś interesowało, nie? W każdym razie chciałam Wam pokazać te koszyki. Większy, mniejszy i przez to jest taki porządek. Tam wisi coś na klucze. Mimo tego, że mamy jedno na klucze, ale mało jest tego wszystkiego, Wam powiem. Także to wisi, to stoi, to czeka, żeby to powiesić. Co, Emilko? To jest taki breloczek. Breloczek tam jest, tak. No jest tam Twój breloczek. O, tu jest Emilka. Widzicie, jaka cudna? Tak. Także taki porządek się zrobił, bo tak to było wszystko w koszyku, który był otwarty i było widać cały ten bandaj. Tu jeszcze mam, takie sobie położyłam na klucze, no bo w tej chwili to jeszcze nie jest powieszone, choć to już jest ze 2 lata z nami, no tak. No i tą doniczkę znacie, mówiłam, ze sklepu Ala, wszystko po 4,99, czy jak to ten sklep się nazywają, wiecie, wszystko za piątkę, a nic tam za piątkę nie jest. Także tak wygląda ta wnęka pod schodami, no a to już widzieliście, fiduś. I dyskorolki, no bo to są 2. Także no, no, tak to wygląda. Mi się podoba. Słuchajcie, zobaczcie. To już koniec. Nie ma już nic. Ostatnia róża. To jest róża, którą Emilia dostała od sąsiadki. Także smuteczek, bo za chwilę zima. O, patrzcie się tu. No, spoko, Anka, spoko. Zapomniałam oderwać, ale ładnie ten koszyk wygląda, widzicie? No sama se pochwalę. Myślę, że Wam się też podoba. No i oczywiście nasza smutna papuga, która nie ma już kolegi. Odleciał, nie? Zostawił Cię kolega. Ale fumfel, nie? Czy Ty się cieszysz może, że masz całą chatę dla siebie, co? Jak to z Tobą? Tego nie wie nikt. Słuchajcie, widzieliście kiedyś wuja i go Emilia, tak jak przed chwilą. Fidek? Czy tobie się to podoba, czy nie? Ale nie aż tak mocno. Hej, jak tam?
Chyba ci się podoba, nie? Aha, okej, okay, dobra, to bujaj się maleńki. Słuchajcie, żegnam się z wami, do zobaczenia w piątek. Proszę o te łapki w górę. I co? I zapomniałam pokazać wam bransoletek. Dobra, to jeszcze bransoletki. Dobra, powiem wam, skleroza nie boli, tylko trzeba się ochodzić. Proszę bardzo, tak wyglądają właśnie te dwie bransoletki, które sobie kupiłam. Dzisiaj jedna ma linię życia, widzicie tu większą, tu jest mniejsza. I takie czarne koraliczki, gdzie nie, gdzie papuga. Czy mogłabyś na chwilę? Dobra, nie mogłabym. A tu jeszcze z serduszkiem, też czarnym. I to są takie sznurkowe. W sensie ta jest sznurkowa, ta jest taka cieniuteńka. Naprawdę, ja mam złote bransoletki, ale oczywiście obydwie. Trzy. Urwałam. Trzy. Także pasowałoby je naprawić. A póki co muszę się zadowolić takimi, ale też bardzo ładne. Także te są bransoletki są w Hebe. Ja je wzięłam z Hebe. No, teraz już na pewno kończę. Żegnam się z wami. Proszę o te łapki w górę. Jeśli jesteś pierwszy raz, to zasubskrybuj mój kanał, żeby nic cię nie ominęło. Miłego wieczoru i do zobaczenia w piątek. Pa, pa!